Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Tomb Raider 3. Ja jestem Juno i jesteśmy w poziomie RX Tech Mines. Tak, i to jest taki poziom, którego ja po prostu nienawidzę. On jest obrzydliwy, paskudny i w ogóle to miejsce on jest, możecie wstawić wszystkie najgorsze określenia, jakie znacie. I dobra, już na samym początku trafiamy do miejsca, w którym trzeba się skupić, bo no, można tutaj po prostu w kółko bez sensu biegać i to są chyba drzwi, przez które ja tu przyszłam. I tamto przy nich otwiera nam przejście? Chyba mi się udało. Dobra, przyznaję się bez bicia, że wcześniej obejrzałam po prostu mniej więcej, jak to tutaj wszystko, wiecie, się zamyka, się otwiera, bo o rany. Po prostu, wiecie, w tym poziomie, znaczy w tym miejscu, przy tej zagadce, trzeba nasłuchiwać tych dźwięków otwierania i zamykania się drzwi, a ja po prostu nie wiem, zawsze w grach, w takich zagadkach jestem, jakby mi słoń na ucho nadepnął. A już zwłaszcza jak do was jeszcze coś mówię, to po prostu przerasta to wszelkie moje, wiecie. Nie, sama nie wiem co. Dobra, już słyszycie straszne dźwięki? Tak, ja je słyszę bardzo dobrze i widzę straszne stworzenia. Lubię je sobie nazywać gigantycznymi pijawkami i tak, one plują i zatruwają kwasem. No i są dziwne, po prostu. No i tutaj też mamy ludzi, którzy, tak jak mnisi na przykład w drugiej części, są, że tak powiem, nastawieni neutralnie. To znaczy nie będą Lary atakować, dopóki ona ich nie zaatakuje. No, uważam to za jak najbardziej w porządku, chociaż no, czasami wiadomo, jak to w takich grach bywa, no, ona wyceluje i praktycznie nie da się nic robić z tym. No i od razu jesteśmy rzuceni na głęboką wodę, dlatego że tutaj będzie pewne pomieszczenie dość takie złożone. Zaraz, mogę tu bezpiecznie... A dobra, tu jeszcze mogę. I tak. Widzicie? Świetnie. Wózeczek, no. Kopalnia, jakże... Nie! Kuźwa, Lara! Dlaczego ona mi tu spadła? Dobra. Czytam i zobaczymy się... W sumie mogłabym i na dole zacząć, ale nie lubię zaczynać od dołu. To sobie wczytam. A do was wrócę już w tym wózku takim. Okej, tak jak mówiłam, jestem przy tym tutaj wózeczku. Zaraz sobie do niego wsiądziemy jak trzeba. I po prostu... Kurde... Ja... Tak bardzo nie chcę, ale no dobra. Tylko pytanie, czy pamiętam wszystko? Dobra, tak się schylało. Boże, ja nic nie pamiętam. Nie. Zaraz. Dobra, można się na boki trochę wychylać. No i Lara, proszę cię, tylko nie spadnij, kobieto. Się nie pozabijaj. Ja pierdzielę, no właśnie. Dobra, nie bardzo ogarniam w takim razie, jak się hamowało, powiem tak. No ale, dobra, raz się żyje.
No i jedź, kobieta, zaraz. A, po prostu, okej. Troszeczkę mnie to ogólnie przeraża, bo no to nie jest łatwe tak ogólnie. I tak widziałam kryształek, on tam, znaczy tam się chyba później można wrócić. Znaczy nawet chyba trzeba. Dobra, ogólnie nie pamiętam za dobrze tego poziomu. Lara, proszę cię. No nie, no. Ja zapomniałam o tym momencie, że tutaj trzeba przeskoczyć. No nie, to po prostu będziemy całą wieczność się bawić z tym dziadostwem. Nie wiem. Nie umiem po prostu nad tym nijak zapanować, niestety. To jest tak wnerwiające. No, nawet nie wiem, jak to komentować, szczerze powiedziawszy. Dobra, zaraz pewnie trzeba będzie zacząć troszeczkę hamować, ale wiecie, nie za dużo. Dobra, tutaj... Lara? No nie! Ja po prostu nieudane próby chyba powycinam, bo to się bardzo mija z celem. Ten odcinek mógłby trwać pewnie z godzinę. Po prostu przy tych próbach w tym wózku. Okej, ja postaram się teraz po prostu może nie gadać. I może mi wyjdzie. Nie wiem, może będę miała szczęście, bo raczej nie mam co liczyć, że nauczę się tym sterować. Udało się, ludziska. Dobra, to w tym momencie zrobimy sobie szybciutki zapis, bo po prostu nie wierzę, że udało mi się dokonać czegoś tak... Wow, niecodziennego, dobra. Stop. Tam trzeba się jakoś zatrzymać przecież. Chyba. Dobrze, że zapisałam w odpowiednim miejscu. Kurde, to jest za skomplikowane na mnie. O, właśnie. Cudownie. Właśnie to chciałam zrobić. I najlepiej teraz są wysiąść. I co? I żyć. Tak, żyć, ludziska, żyć. Tylko tego pana nie zabijać, bo jak widzicie, właśnie nam Dubsko troszeczkę ocalił, zabijając tę bestię. W sumie kryształek O Boże! Kryształek zatrzymam na później. A te wiertła... Och, nienawidzę takich niespodzianek. Dobra, zaraz spróbuję przemknąć. Mogę pod wiertłem? Mogę! O tak. Czasem kocham tę grę. Czy coś tu na mnie będzie chciało wyskoczyć? Tu nic nie ma? Dobra, jak nic, to nic. Tutaj... O nie! To jest moment, w którym chyba trzeba będzie... minimalizować straty! Tak! O, tutaj w sam róg, bo patrzę na najwyższy punkt. No, niestety, nie da się uniknąć utraty życia. No ale taka to już chyba gra zaraz. Czy ja chcę pójść tam? Czy na dół teraz? O nie. To właśnie to coś nie. Dobra. Myślałam, że może tu jest coś innego. No ale po to był zapis. O tak. Z
sprawdzić, żeby mieć pewność, że niczego się tam. Lara, dlaczego się nie złapałaś? Że niczego się nie omija? I czy ja już mówiłam, że szczerze nienawidzę tego poziomu? Pewnie tak. Zaraz. Czy ja mam teraz tam jakoś doskoczyć? Kurde, najgorsze jest to, że tutaj wszystko jest jakieś takie nieokreślone. Aha, dobra, znowu spadłam i troszeczkę życia straciłam. Ale mam nadzieję, że w zasadzie to idę w dobrym kierunku, przynajmniej mniej więcej. Zaraz. Nie, to nie tu. Aha, z drugiej strony chyba. No, to paskudny poziom i tyle. A zaraz, zaraz. To chyba w ogóle trzeba by doskoczyć tutaj. Mam nadzieję, że uda mi się to, co chcę zrobić. O! Chyba się udało, ludziska. Chyba się udało, dobra. Rozumiem, że teraz mam przejść właśnie tak na rączkach. Na prawie sam dół, bodajże. Tylko, że sposobem, bo oczywiście zabić Lary nie chcemy. Czasami tak mnie wnerwia, że wydaje mi się, że tak chciałabym, ale czasami jednak chyba warto pozwolić jej żyć. Dobra, czy ona tu się złapie? Dobra, złapała się. Chyba wie, że nie może sobie w tym momencie pozwolić na jakieś marudzenie, skoro to ja trzymam łapki na klawiaturze. Dobra, tutaj znowu w sam kancik. Pewnie i tak trochę życia stracę, no ale. Nie? I już słyszę kogoś na samym dole. Ale w sumie możemy go zabić w bezpieczny w miarę sposób. Nie wiem, dlaczego teraz skojarzył mi się z Foką. No, jak widzicie, troszeczkę trzeba się pomęczyć, zanim się już ich uda zabić. No więc to troszeczkę jest problematyczne. No ale są powolni, to tam szczegół. Więc tak, skoro tego już utłukłam, to zaraz, zaraz. Nie, na dół to nie. Tam musimy. Aha, dobra, już spokojnie się wystraszyłam, bo tak. No tak, tutaj ta zaciemniona przestrzeń i myślałam, że to wspinanie się zaczyna dopiero w tym miejscu. Dobra, nieważne, bo patrzę, za dużo się pultam. To tak strasznie. Dobra, teraz będzie. O nie, o nie, o nie, już go słyszę i widzę. Kurde, Lara, miał być granatnik. Dlaczego ona tego nie zrobiła? No to w takim razie nie wiem. Teraz już chyba za późno na cokolwiek. No, zatruł mnie. A dobra, mam go gdzieś. A dobra, może jeszcze będzie pluł tym dziadostwem. Dobra. Psz, trudno się mówi. Ach, nienawidzę czegoś takiego, no ale. Ja po prostu nie mam nerwów do tego poziomu, przyznaję się. Po prostu postaram się później jakoś i tak to. Co, jeszcze jeden? Nie. Czy tak? Wow. A nie, jest ten, pan miotacz. O, i widzę wreszcie łom. Dobra. I owszem, łom. Zaraz sobie weźmiemy go. Zaraz. Nie, ona chyba może po prostu. Lara, proszę cię. Chyba może tak po prostu stąd doskoczyć. O ile się ustawi dobrze. Tam też wcześniej. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Tam jest taka półeczka skalna. No, teraz akurat jej nie widać, ale zaraz sobie podejdziemy. I tam jest. O, właśnie.
O tam, widzicie? To zielone takie. Oj, oj, oj. To nam otworzy... Oj. Atakują te potworki z każdej strony. Dobra, pan miotacz sobie dobrze radzi. Za tobą! Tylko mnie nie podpal, co? Ja wiem, że Lara to gorąca laska, ale tak może z płomieniami to ostrożnie, co? Dobra, tutaj... Aha, no tak, tak. Jakież to typowe, że nie można tak po ludzku doskoczyć. No ale, dobra, a z tego pewnie, tak? Nie? Ej, to ja już nie wiem. Stąd może. O. Tak? Lara! No, przecież widzę, że można. Zaraz. Czyli może stąd jakoś w ogóle. No dobra. To jak nam gra coś takiego nakazuje, no to musimy się grzecznie słuchać. O. No i cudownie. Ale wydawało mi się, że nie bez powodu zrobili tą taką górkę wzniesienie. Nie wiem. Nie znam się. Wystarczy, że marnuję amunicję i apteczki. I to już mnie wprawia w zły humor. W ogóle ten poziom wprawia mnie w zły humor. Od tego zaczniemy. No ale już widzę ładne zielone pomieszczenie. Bardzo istotne zresztą. Okej. I to jest tam blisko chyba tego wózka. Takiego. No ale na razie się tym nie musimy przejmować. Na razie będziemy robić coś, czego nienawidzę, czyli co? Możecie się domyślić. Skakać. I to w dość taki sposób... No... Nie wiem, jak to powiedzieć. W miarę łagodnie, żeby samej siebie nie wystraszyć. No... Tutaj z tym skakaniem... Jest, no, straszny problem, bo trzeba dosłownie co do milimetra wszystko mieć, wiecie, wykalkulowane. A ja, no, w skakaniu ogólnie nie jestem najlepsza. W tych, chciałam powiedzieć, w tych klasycznych Tomb Raiderach, ale no, właśnie rzecz w tym, że ogólnie wszelkie jakieś takie skakanie i elementy zręcznościowe w grach, to po prostu czarna magia dla mnie. Zaraz, tam chyba zapisałam, nawet nie chce mi się biegać 10 razy w kółko. A i też w sumie nie chcę, wiecie, no zapisywać na każdej tej skale. Ale chyba trzeba będzie tak zrobić i mam nadzieję, że mi to wybaczycie po prostu. Chcę, żeby gra sprawiała mi przyjemność, a gdy będę się męczyć z tym skakaniem, no to po prostu nawet nie ma co mówić o przyjemności jakiejkolwiek, więc... Ja nawet nie wiem, jak tam mam doskoczyć. Teraz tego jeszcze nie widzę. A, chyba na samą krawędź, prawda? Cholera wie z nimi. Może nie do końca na samą krawędź, tylko tak bardziej tu. Auć! Dobra, jest! Lara się złapała. O, jesteśmy tu, gdzie chyba miałam dotrzeć wreszcie. Tak, jak fajnie, szybko. Dobra, no to sobie hopsamy na górę. O rany, co mnie tutaj jeszcze czeka w tym poziomie? Nic miłego. Boże. Ale te dźwięki mnie wystraszyły. Dobrze. Aha, znowu. Znowu cudowne świdry. Ale z tego, co mi się wydaje, to... To także tutaj chyba będzie można po prostu w ten sposób to przejść. No, na szczęście, dobra, chociaż tyle. Chociaż to trochę patrzy Lary na bok spycha, ale... Szczegół, dobra.
Ojojoj, słyszę nieprzyjemne dźwięki. No i tak, oczywiście jakieś wielkie machiny, których trzeba unikać. Co w zasadzie może jest trochę stresujące, ale już nie aż tak, tak. Tutaj na boku. A z boku w zasadzie też są, tego jest w tym poziomie mnóstwo. Dobra, może nie konkretnie tych maszyn, ale no, chodzi mi, wiecie, tego wszystkiego, co chce nas zabić. I nawet dziwne stworki jakieś. Dobra, poczekamy raz jeszcze, bo po prostu nie ma co się śpieszyć. No właśnie. Pośpiech do niczego dobrego nie prowadzi, jak tylko do zguby. Jeee, za blisko chyba podeszłam. Może nie. A, biegnij, Lara, biegnij. Dobra, jestem. Cudownie. Nie wiem, gdzie ja jestem teraz. A, może i wiem. Tak, teraz wracamy się do wózeczka. Cudownie. Tylko o ile to jest miejsce, w którym... nie wiem, ja już nic nie wiem. Nie chcę tu być, nie chcę być w tym poziomie. Nie podoba mi się. Znaczy, on ma fajne elementy, ale tego jest tyle, że... O nie, słyszę znowu kogoś. No i zatruł mnie. A tak, wiecie, się zastanawiam, czy ja... A zresztą mam pomysł, ubijemy go w ten sposób. I w sumie tam przecież zostawiłam sobie kryształy. Prawda? No właśnie, z tego co mi się wydaje, to tak. I... auć. Zatruł nas, ale życie mi nie spada. Nie wiem dlaczego. Troszeczkę tego nie rozumiem i przeraża mnie to. Jest mój kryształek. Cudownie. No, to w sumie... możemy chyba wsiąść do wózka, ale wiecie, ja tutaj zapiszę. I wydaje mi się, że... na dzisiaj mam już dość, no nie ukrywam, więc dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, a na razie cześć wszystkim, trzymajcie się.